Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie moja organizacja, kolekcja. Nie lubię słowa kolekcja, za każdym razem wam o tym mówię. Będzie o tym, jakie mam kosmetyki do makijażu, jakie przechowuję, jakie zorganizowałam. Tak, i jakich i gdzie używam. Wszyscy pewnie wiedzą, na czym polega ten film. Więc to jest mój pokój, a to jest moje toaletko, biurko powiedzmy. To jest biurko z Ikei, ma dwie szuflady. I tutaj na wierzchu jeszcze mam taką przezroczystą komódkę z Muji. Pędzle w kubkach, laptop. No tutaj trochę zaburza widok z tyłu ten sprzęt, no ale on jest, wiecie, ja tutaj też nagrywam. Więc tutaj mamy lampy, aparat, statyw, no i wszystkie brzydkie rzeczy, które muszą być po to, żeby było, żeby filmy dobrze wyglądały. Tutaj jeszcze sobie postawiłam, czekajcie, sobie usiądę, się przesunę, postawiłam sobie świeczkę, to jest Kringle Welcome Home, ale jeszcze jej nie paliłam, to jest taka duża świeca. Tak, i tutaj mam... To jest Felt Label, podkładka pod kubek słoń. Gdybym chciała coś pić, powiem wam, że to biurko bardzo się brudzi. Cokolwiek na nim położycie, postawicie, to nie, no, bardzo się brudzi, zostają ślady i nie jest takie łatwe do czyszczenia. Tutaj laptop, na którym zazwyczaj albo coś montuję, albo na przykład kiedy się maluję, to sobie po prostu oglądam jakieś filmy na YouTubie. No i może zaczniemy od... To jest ta komódka z Muji, którą już widzieliście w kilku filmach. No i tutaj tak, mamy pierwszą komódkę, w której są różne kredki, błyszczyki, konturówki, wszystkie tego typu rzeczy. To jest pierwsza szuflada plus temperówka. Potem mamy szufladę, w której są wszystkie te pomadki z serii Bourjois, jak wy się nazywacie, Rouge Edition Velvet. Więc tutaj mam te pomadki. Tu mam jakąś jedną, tą czarną pomadkę ze Smashboxa. Jedną pełnowymiarową, może tak zrobimy. Pomadkę z Berbery, tu jest Rimmel, jak to się nazywa? Airy Fairy. Tutaj mam jakiś nudziak z Pet Fi, który nie chce nam się ładnie pokazać. I tu mam Melted z Maca. Tu jest jakaś jedna kredka z Bourjois, która sobie mieszka. I tu kiedyś L'Oreal mi przysłał taką serię pomadek, które miał wygrawerowane szusz. Więc ona sobie tutaj też mieszka. Generalnie tutaj są właściwie w większości, albo wszystkie, znaczy nie, tu są wszystkie produkty do ust. Plus tu mamy jedną szufladkę, gdzie mam Vichy Derma Blend. Ja już nie mam problemów z cerą, więc na razie on sobie leży, czeka. Mam nadzieję, że nie czeka na lepsze czasy, kiedy będę miała gorszą twarz. No wiecie, po prostu sobie leżą te podkłady. Hangover Primer, Too Faced, Laura Mercier, którą kiedyś bardzo lubiłam, teraz ostatnio trochę mniej. I to jest baza Smashbox Photo Finish, ta taka klasyczna. I Mirvaso, to jest ta maść, która pomaga na plamy na dekolcie, o którą mnie często pytacie. Tak. I tutaj mamy wszystko i nic, rozświetlacz z Maca, tutaj pigment z Tania Bear, tu jest całkiem niezły eyeliner z Maybelline. Całkiem przeciętny i niewarty zachwytu Grandoise z Lancome Liner. Znaczy on nie jest jakiś zły, ale ten jest lepszy. Tutaj mam zapasową kredkę do brwi ze Smashboxa. Tu są miniaturki różne Benefit. Eyeliner z Maca, jeden cień z Maca. Tu jest kamuflaż z Kryolanu. Rozświetlacz, nić dentystyczna, duo, klej do rzęs, żel do brwi, mały błyszczyk. O, i proszę, a to mi się skończyło, ty będziesz gdzie indziej mieszkał. I temperówka ze Smashboxa.
tutaj i tutaj mamy tak. Tu są pomadki z Urban Decay, jak się nazywała ta seria? Zabijcie mnie, nie pamiętam, jak się nazywa ta seria. Tu mam jedną pomadkę z MAC-a i to jest co? Russian Red? Nie, to jest Heal. A tu też jest Urban Decay, tu są te pomadki z Estée Lauder. Tu są te małe pomadki ze Starbucksa, to jest Be Legendary. Tak, Be Legendary. I tu mamy jedną Bobbi Brown, którą bardzo lubię w kolorze Uber Rose. I tu jest jeszcze ten taki preparat do zmywania wodoodpornej maskary z Too Faced. I ostatnia szuflada to tutaj jest pewnie Audition z MAC-a. Z MAC-a z Too Faced. Tak czy nie? Nie, tu jest czerwona jakaś pomadka. To tamta pewnie jest gdzieś w torebce. Fleki do butów z Zary. To jest Chanel Misia. Ja ją tak nazywam. Tu jest jakiś rimmel. Tu jest taki Chubby Sticks Clinic. Tu jest jedna pomadka z Milani. I tu są trzy korektory z Too Faced. Korektor Revlon Color Stay. I to są te czowe lip oil i jeden powiększający usta, których używam namiętnie. Tak, więc to są w większości produkty do ust. I teraz tutaj mamy dwie szuflady. I to jest taka szuflada z rzeczami, których używam najczęściej. Kupiłam... oj, tu jakiś kiciowy włos. Kupiłam po prostu takie wkłady na sztućce z Ikei. I tak to posegregowałam po prostu. A więc zacznijmy. Tutaj mamy tak. To jest ten krem BB Dr. G, który okazał się beznadziejny. Wcześniej miałam ten i ten był fajny. I pisałyście mi, że niedobrze, że kupiłam ten do skóry wrażliwej, bo jest beznadziejny. I to jest prawda. I teraz właściwie nie wiem. Jeszcze cały czas używam tego, który już jest przeterminowany. Ale chyba się zdecyduję zamówić go ponownie. Filtr przeciwsłoneczny, baza na przebarwienia ze Smashboxa. Tu mam taki portfelik, który czasami mi służy na drobny słoń, a tutaj mam karty SD, żeby nie zginęły, bo już zgubiłam tyle kart SD, że teraz postanowiłam zrobić z tym porządek i trzymać je w jednym miejscu. Mój ostatnio ulubiony puder, gdzie ty masz napis? La Mer, on się nazywa po prostu The Powder. Krople do oczu, tu są jakieś próbeczki, których jeszcze nie używam. I moja ulubiona pomadka nawilżająca do ust Lavera. Też często o nią pytacie, czemu? Wiecie co, no upadł mi ostatnio ten aparat. Ma jeszcze gorszy fokus niż miał. O! I to jest ta pomadka, która daje taki delikatny kolor. Ja ją kupiłam w DM, jakby ktoś był ciekaw i ona ma taki fajny kolorek. I lubię ją bardzo. I tutaj te dwie przegródki to są rzeczy, których używam najczęściej. I tu mam tak, Smashbox Photo Finish Primer Water. Tu jest ten taki olejek nawilżający. Tu są dwie nowe bazy ze Smashboxa, czarna i biała. I nie, niestety, moje zdanie są beznadziejne. Tu jest taki lip fix z Kriolanu. Jeszcze tego nie używam. Jeżeli ktoś tego używał, to napiszcie. Dajcie znać, czy to daje radę, czy to jest fajny produkt, czy nie. Osoba tutaj czeka na jakąś, wiecie, grubszą imprezę do przetestowania. Tu jest Smashbox, taki rozświetlacz, ale on też jest taki sobie. Przy okazji wam poopowiadam wszystko. Too Faced Lip Insurance. Taka baza utrwalająca pomadki, ale też jakoś szału nie robi. Tu jest Smashbox baza pod oczy, Smashbox baza pod cienie i Smashbox taki Halo Highlighting Wand. Kiedyś miałam mega obsesyjnego w punkcie, teraz jakoś rzadziej go używam. Tu jest baza taka pod tuż do rzęs ze Smashboxa, bardzo fajny produkt. Może będę przekładać
Najczęściej używane korektory to jest albo ten Studio Skin ze Smashboxa, albo Born This Way z Too Faced. Tu jest ta kredka do brwi, której używam Brow Tech To Go Smashbox. Wcześniej używałam tej z Maybelline Brow Satin, coś tam. Better Than Sex Mascara, której nie noszę, osypuje się, rozmazuje się i nie wiem, co się stało, miałam ten tusz i był świetny, a to opakowanie jest beznadziejne. Korektor z Maybelline Instant Anti-Age Effect, bardzo fajny. Konturówka z P2 P10, P2 010 Nude. Żel do brwi też z Maybelline i korektor pod oczy, nowość, którą testuję z Mary Kay, to jest jakiś taki hipoalergiczny dla wrażliwych oczu. I to jest tak i tu jeszcze pominęłam jedną rzecz, to mam tak Rokate z Benefitu, jak ty się nazywasz, California. Bardzo ładne jest to opakowanie. Bardzo ładny jest ten różdż. Uda mi się otworzyć jedną ręką. On tak wygląda. A Too Faced Papa Don't Peach. Przepiękne opakowanie, ale jak dla mnie ten róż będzie lepszy na lato, bo na razie jest troszeczkę za ciemny. To jest taki ciemna brzoskwinia, ciemny róż. I puder ze Smashboxa. Jakaś paletka z Maka i zalotka. I tu mamy tak, paletki. Dwie te palety ze Smashboxa to jest Cover Shot, ale tak te paletki jakoś nie robią. Dobre są te cienie w ogóle, ale tu jest to trio ze Smashboxa, które bardzo lubię. Trio do konturowania Sweet Peach Glow. Uwielbiam ten produkt, używam cały czas, na pewno widzieliście milion razy. Paleta brzoskwiniowa z Too Faced i to są super cienie. Smashbox Full Exposure. Uważam, że to jest najlepsza jakość cieni, jaka może być i najlepsza paleta. I tak, uważam, że jakością bije Sweet Peach, ale Sweet Peach uwielbiam ze względu na kolory, bo pięknie podkreślają moje zielone oczy. Ale uważam, że Smashbox ma lepszą jakość. I tutaj mam jeszcze upchane w kącie różne rzeczy. Czekajcie, muszę to tak zrobić, bo tego nie wyjmę. Są takie rzeczy, których używam rzadziej. I tutaj mam dwie palety Too Faced Boudoir Eyes i Natural Matte. Bobbi Brown. To była jakaś limitowana edycja, bo ja tego w ogóle nie mogłam znaleźć nigdzie. Wine, tak się nazywa paleta. Do tego to jest pierwsza paleta z Maka, którą kupiłam. I to jest dla mnie produkt sentymentalny. I on sobie tutaj mieszka na pamiątkę. Down Boys The Balm. Też mam taki jeden z ulubionych róży, który na pewno widzieliście wiele razy u mnie. I Sexy Mama i Hot Mama z The Balm, które kompletnie mi nie przypadły do gustu. Wiem, że mają cudne opakowanie. I jeszcze mamy i Bahama Mama, która też ma piękne takie, no piękne mają vintage'owe to opakowanie, ale ona jest dla mnie za ciemna, za brązowa, za pomarańczowa, nie wiem. Nie. I Blotteracci, który jest super, ale po prostu jest duże to pudełko, rzadko je noszę w torebce, ale jest naprawdę spoko. No i to jest wszystko, moi drodzy, co mam. Także jak widzicie, bardzo, bardzo zmniejszyłam moją kolekcję. Mam tutaj takie dwie szuflady, ale tak naprawdę tu jest dosyć pusto i niezbyt dużo tych produktów. A ja tak gadam, a tej szuflady wam nie pokazałam. O, mam tak mało, to jest wszystko. To nie jest wszystko. Bo jeszcze druga szuflada. I tutaj mam tak Marc Jacobs Remarkable i ten drugi, taki delikatny, on jest bardzo jasny. Jego tylko zimą mogę używać. Jak ty się nazywasz? To jest ten żelowy. Fajnie, bo jakbym wam w kamerze pokazywała. To jest ten żelowy podkład. I mam jeszcze tutaj Revlon Color Stay. Tutaj mam
BB Pumping Cushion Skin 79. To jest Moist Apple CC Cushion z Dr. G, ale powiem Wam, że bardzo ciężko wydobyć z tej poduszeczki produkt i to jest, no nie wiem. Chciałam jakiś fajny krem BB, ale ani to jakoś mi dupy nie urwało. W skrócie, to jest mój ukochany jednorożec mini głośnik z Primarka i świetnie daje radę. Tu mam Super Balanced z Clinique, dwa podkłady, całkiem niezłe. Jak jesteśmy przy podkładach, to tutaj mam też Clinique Anti Blemish, tu mam Clinique Even Better i dwa te podkłady ze Estée Lauder Double Wear, te takie nude, które są, widzimy, bardzo się to odbija, takie delikatniejsze niż ten oryginalny Double Wear i są bardzo fajne. Tu mam dwa, nie wiem co mi się stało, tak nie wyglądałem, zobaczcie, zawyjściowo. To jest Smashbox Studio Skin. Bardzo lubię i Born This Way w trzech kolorach. No to są dwa takie podkłady, które lubię najbardziej i sięgam po nie najczęściej. Tu mam te wszystkie kredki korygujące, może bym wam pokazała, ze Smashboxa. One są bardzo fajne. One są na cienie pod oczami, na zaczerwienienia. No każda ma korygować jakiś kolorem inny problem i naprawdę fajnie działają. I tutaj jeszcze mam taką szufladkę i tutaj mam tak. Vichy Derma Blend Puder, który kiedyś bardzo lubiłam i zużyłam cały. Ten jest całkiem nowy, ale jakoś ostatnio nie. I tu mam z Too Faced. Co my tutaj mamy? Sun Bunny. Tutaj mamy Snow Bunny. Tu mamy Pink Leopard. Tu mamy Cindy Lou. Tu mamy z Mua Under Your Skin. Tu mamy Mary Lou. Tu mamy rozświetlacz z Too Faced Candlelight Glow. Z Maca, jak ty się nazywasz? Well Dressed. Puder Primed and Poreless Too Faced. Chodźmy tutaj, właśnie. No właśnie. Milani Baked Blush. Takie serduszko z Too Faced. To jest Love Hangover. I z Too Faced. To jest kolor Sweet Tea. Taki rozświetlaczo-bronzer. No i tu mam jeszcze Tangle Teaser do rozczesywania włosów, wiadomo. I palety Too Faced Chocolate Bonbon, Too Faced Chocolate Bar, Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar, Naked Urban Decay Smoky, Naked 3 wielkie rozczarowanie, prawie tego nie używam. Tak bardzo chciałam mieć tą paletę i tak mi się podobały te kolory, a jakoś mnie mega rozczarowała. Naked 2, nigdy nie miałam jedynki. I tu jest Nude Tude The Balm. I teraz to już jest naprawdę. Pff. Chodź tu. Chodź tutaj. To już jest naprawdę wszystko, co mam. I tak jest tego dużo, ale i tak jak patrzę na niektóre filmy ze zbiorami kosmetyków, które mają dziewczyny na YouTube, to uważam, że jak na youtuberkę, to i tak mam tego całkiem mało. O, chodź, bo ty będziesz mieszkać sobie z korektorami. Tak. I tak to wygląda. Ja uwielbiam oglądać takie filmy. To jest coś w stylu filmów, co jest w mojej torebce i fajnie oglądać, jak ktoś ma jakie kosmetyki, jak zorganizowane. Jeżeli Wy też lubicie takie filmy, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Ja już uciekam. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło.